Dobra, witam wszystkich. Mamy godzinę 11:51, 27 luty i zaraz lecimy do Gdańska, to znaczy ja lecę z Włoszkami, które spotkaliśmy rok temu, to znaczy poznaliśmy je z Pączkiem na wymianie, odwiedziliśmy je już raz we Włoszech i ugościły nas bardzo fajnie, no i chciały nam zrobić niespodziankę i akurat z 365 dni wybrały, już zaklepały sobie termin, że będą w Polsce w momencie, kiedy Pączek będzie startował na debiutach. Także no, szczęście w nieszczęściu, ale no, zabieramy je do Gdańska, one wylatują w niedzielę rano, także w sobotę no, nie zobaczą nawet jak Pączek startuje. No ale cóż, no fajnie, fajny gest, fajnie, że przyjechały i no troszeczkę pierdolnik tu mam, także zaczynam się pakować. 122 km od Gdańska. Zatrzymaliśmy się na kawce w McDonald's. Ciastko opierdoliłem. Nie mogłem ulec pokusie. Śmierdziało jak przemoknięty pies, tak poza tym. No i nie wiem, gdzie są Włoszki, miały pójść do toalety. Czekałem na nie na przystanku z ponad godzinę. Mówiły, że będą 15 minut i tak to jest właśnie we Włoszech, że u nich są anomalie i zawirowania czasu i 15 minut to godzina tak naprawdę, także coś na przyszłość, jeżeli będziecie mieli do czynienia z Włochami. Powiedz coś po włosku. No, proste. No dawaj, mów coś po włosku. No nie, no tak nagrywam. Grazie al cazzo, cioè sei moro italiano, zio. Dobra, styka. Czemu się spóźniłyście godzinę? Yes. Czemu? 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 Poczekaj, czemu? Czemu? Nie. I'm not, no. Don't repeat it, just try to understand okay, it. Okay. Dlaczego spóźniłyście się godzinę? Nie wiecie, o co chodzi. Co chodzi? Denver, did you do this? Good. Denver, you didn't. Put in a contest. I was asking why you were late. No, we're not late. For an hour. I had to bring it up. No, but we were not late. Ah, we were cycling. Yeah, I was like cycling in the McDonald's. No, not now. I'm saying in Warsaw, back in Warsaw. Okay. When I waited for you at the bus stop for an hour. Again. We went in the hostel. And there were rats in the hostel? Rats, yes. Yeah. The rats were very aggressive and they didn't like us. Uh-huh. They blocked the door. And then, that's why. Okay, tell me one last thing. How you liked Warsaw? How you like Warszawa? We liked the nightlife. Yeah, especially. Yes, it was precious. Mm-hmm. Yes. Nie wpuścili ich do trzech klubów. Jest taka. I'm just trying to describe. Nie wpuścili ich na Mazowieckiej do trzech klubów, bo nie wiem, jest taka selekcja u nas w Warszawie. Także no. You don't have to translate. Impreza, right? Impreza, yes. Yeah. No impreza. No impreza. Finding an impreza is an impreza. It's impossible. Is impreza itself? Yeah. Okay. Jest godzina druga w nocy. Byłem w Sopocie z dziewczynami. Oni tutaj, nie wiem, co robili. Powiesz coś, Robert, co robiliście? Nic nie piliśmy. Okej, tylko winny się tłumaczy. No i czas się wyspać. Jutro pierwszy dzień Expo. Zobaczymy, co tam się dzieje. Mocno. Dobra. Następny dzień. Wszyscy się ogarniają. W trzecią godzinę. Jakoś po 11, 11.15, 11.30 ruszamy na Amber Expo. Będzie ważenie.
Zważymy pączka i... Kurde, trochę zły jestem, że nie wziąłem wczoraj ze sobą kamery i nie nagrałem trochę luźnego materiału Sopotu. Ale dzisiaj coś nadrobimy, no i jutro na pewno jak pączek będzie startował. Więc może to nawet dobrze, by was zanudziło. No zobaczymy. No, także cała ekipa jest w komplecie i lecimy. Żyjesz, Robur? Chcesz coś się powiedzieć? No, teraz wyjdę. Cały. Piżamka jak się patrzy. No, no, lokalizacja niezła. Troszeczkę tutaj pobłądziliśmy na początku, bo pomyliłem adres. Zamiast 16 pisałem 61. Spytałem się pana o drogę i musiałem uiścić opłatę klimatyczną w postaci 2 zł. Pan był na tyle miły, że mnie poprowadził, no i chciał na piwo. I fajnie, cieplutko, pogoda jest super. Wczoraj byłem na molo od godziny 22 i naprawdę pogoda była taka, że można było spokojnie chodzić w bluzie, bezwietrznie, woda spokojna, także Włoszki bardzo podekscytowane są, potem bardzo im się podoba, no a wiedzą, że nawet mimo tego, że to jest sezon zimowy i nie, to miasto nie tętni aż tak życiem, ale i tak widać, że coś tam się dzieje, że te lokale są pootwierane. Nie wszystkie, bo chociażby nie było moich ulubionych maczanych lodów, na które liczyłem, ale byliśmy w Meksykanie. Tutaj dam zdjęcia. Dobre rzeczy zjedliśmy. Jakieś tam burrito na ostro z serem. No, także fajny był wczoraj czas. Dziewczyny zadowolone, także trzeba dumnie reprezentować to, co się ma w Polsce. No, a w tym świetle to... No. Dobra, zdążymy nagrać. Dlaczego tylko jeden trener? Była. W głowie się nie ma. Zapraszam. Już pozwiedzane. Będzie się tam zaraz ważył na scenie. No chyba. W ogóle was jeszcze nie widziałem. W Warszawie na tym tam na plaży, co były zawody. No. Tak, Beach Body na Pradze. I osoby, które zrobią zdjęcie, wchodzimy na scenę, ponieważ wykonują w Gdańsk? Gdańsk. Fajnie tu macie, zazdroszczę tam. Ale jest nowa. Będzie pączek na scenie, ale jutro startuje, dzisiaj ważenie. Dziwne, ja dzisiaj weryfikacja jutro startuje, tak? Żeby pociągnąć jak najwięcej. Nie wiem, czy do środka. Jakieś eventy pewnie, nie wiem. A, będzie jakaś kategoria dzisiaj, ktoś tam startuje. No. Nie macie reszty ekipy. A cała ekipa będzie? Saker? Wszyscy, Saker dojedzie. Żyła jest, tutaj jest Robur. I tak dalej. Romorzek? Nie mam pojęcia. To jeszcze ktoś idzie. Dawaj, robimy zdjęcie z Iron Manem. No, już poznajesz superbohaterów? Superbohaterów na koszulce. A, czyli trzeba będzie pójść tam? Dobra, pójdziemy o drugiej stronie, tak na tam. Cześć. Pogadamy tam później. Także... Chodź. A gdzie zawodnicy się szykują? To jest tam. Jest Paweł, ja go widzę. Gdzie? Ja go nie widzę.
tam. Dobra. A jest. Zawołam go tam, może się przebije. Sikoria! Nie słyszę. Ignoruję cię. Ale przecież tam jest od tyłu. Ale on z tym plecakiem tam stoi, przecież on tego nie ma gdzie zostawić. No to by weź mnie tam. Wiesz. Mógłby nam to dać plecak. No. To zrobimy tak, żeby nam to dał? Aż nie wyjdzie. No dobra, dobra. Spodenki masz trochę czereśniackie, ale okej. Okay. Dobra, no to Jacek się zna, no dobra. Idziemy. Buty ma takie złe, do czego? Dobra, w butach nie będzie wychodził. Chyba. Ciekawe, gdzie te Włoszki? Ej, ale albo Paweł udaje takiego twardego, albo... Do której wiesz, to trudno się powiedzieć. Wiem, że jutro będziemy na pewno długo, bo wątek startuje. No. Znaczy tak, podchodzimy sobie, patrzymy, co się... On już poszedł. O, sorry. Yes, he's gone. No. Poszło na pewno? On mi to pioła. No przecież mignął mi. Pytamy się, jak wrażenia po wadze. 14? Chciałem powiedzieć, no możesz nagrać teraz. Chcę coś powiedzieć. No leci, leci. No, chciałem powiedzieć, że bardzo fajnie, bo podszedł do mnie gość 40-latek i mówi, że ogląda no, kanał do mnie dwóch z, już. No, i że dwóch, ogląda dwóch. Kanał razem ze znajomymi i fajnie, że mamy tą młodszą bazę, ale też, że są ludzie właśnie powyżej 40, nawet mi powiedział, że 50 roku życia, którzy po prostu chudną i próbowali wielu rzeczy i nie mogą. Śledzą nas, wszystko się sprawdza. To jest bardzo mi miło się zrobiło w tej chwili. Pozdrawiam wszystkich teraz. Ładnie, Buzia się cieszy. No, serio. Gdzie ten pączek? Jest i Ernest Grubas. Spasiona świnia. Siema, spasione świnie. Ty idą wszystkiego od świni wysyłasz. Ja i doczekam, jak on miał. Spasiona świnia. Jak mówisz o Bartku, to i doczekam, aż obie wspomnisz. Ale coś jakby spadło z tej łapy, czy nie wiem. Czy pewnie. On tam chyba przerabia te zdjęcia, nie? Na te miejsca. No. Ty, a jak zjeżdżałem na... Jak Insta, teraz waga? Jakiegoś hip-hopera, wiesz, śledza, to ty wygląda w lustrze, wiesz, z tą czapką do tyłu. Tak patrzę, kurwa, jakiś tam pen, coś no tam nie. Z tyłu myślałem, no, kurwa. Co tu się dzieje? No. Jak waga, grubasku? 95, a 103. Było. Ładnie. I co, jak się czujesz, że przetrzymałeś dietę? Powiedz, Robur, jak się czujesz i co możesz powiedzieć, jak wystąpi teraz? Nie.
Dawaj, porównałem brzuch, chłopie, kurde, ja ci pokażę. A jak brzuszek? Zobacz. No to nie wiem, woda? No mało. Coś tam. Ja mam grubą kostkę. To woda tylko. No. To woda. Woda, no nie no, odwodnię się, jutro wychodzę, nie? A, że na mężczyzn. No, testujesz, tak. Także, fajnie. Łączyk jakoś takie? 60... Już go tam ktoś złapał. No jest, stoi. Wiesz, zdjęcie, bo tak podeszło do jego skupa, czy można zdjęcie. Nie zaczęłem z początku. Ten? Siema. Co tam? Jak tam? Leci. A jak to się stało? Ale teraz jest. Zostanie 2 miesiące przez pierwszy wiesz. Weź tego pączka, zawołaj. Pączek! Pączek, chodź. No jeszcze staram do was dotrzeć od godziny. Ile ważysz? Nie ma wagi w męskiej, a nie liczy się. Mogę ważyć 100 kilo. Powiedzmy, 80 na żyle jest. Ale teraz się przyznaj, że oszukiwałeś wszystkich przez te lata, no, bo tak. Masz, nie masz 170 centymetrów, tylko pokaż ile masz wzrostu. No pokaż im, że jesteś karłem. Ale już karłem tak takim. Jestem ogłoszony karłem, to co to zaznacza? Tak, że ma kurwa. Nie mam. No jest 169. 169,5 jest na mierzeniu. No, także jestem trochę zawiedziony, że tej siódemki nie ma. Ale i tak będę pisał cały czas 170. Powiedzmy, że się przeładowałem i mi stawy obciążyły. I się skurczyłem. Dużo ponagrywaliście? Coś nam nagraliśmy chyba. Ale mało. I co zjadłeś już do tej pory? No 300 węgli tylko. Za dużo już zjadłem, ale pomyślałem, że mamy właśnie teraz zajęty dzień, no nie, bo musimy się zweryfikować, pozowanie poćwiczyć, to nie będę jadł teraz, więc no nie wiem kiedy zjem, a 450 węgli chcę dobić do wieczora. To nie, żeby się nie przejeść oczywiście, bo tam z brzuchem takim... Jeszcze 450? No nie, 450 czy... w dzień, ja nie ładuję w ogóle oporowo. No wiem. Owca to na śniadanie tyle zjadł przed sobą. I dobra. Coś rozmawialiście o treningu? Jakim? Jakim? No, żeby na siłownię gdzieś jechać. Mniejszego to nie publikujcie. Nie, dobra. To właśnie się zmniejszymy. No, bardzo, bardzo ładnie. Dobra, dzięki wam. Nie mogę. Ale kopyto to masz takie podnoszenie. Solidne. Nie, chłodę to nie, ale tak jest. No, wiesz na palcach staje? With the solid. Bączul, weź jeszcze nie ten. Zajebiście. Klasyk przecież, to jest klasyk, a nie męska. Lecz to klasyka. Git. Kto mi identyfikator zajmował? Dobra, widać. Z tego dołu? Ujęcia. Mam się cieszył na twoje miejsce. Ale ma być pudło. Wracamy do Kultury City Naturalnej. Wracaj tam. Dobra, ani słowa. Teraz idzie pogadać o makroskładnikach z chłopakami. Co to mogę jechać? Trzeba liczyć. Nie, Ernesto, dobrze, kurde, że ma się przyjebał, ale zobaczymy, no, ile z tego będzie mięsa, nie? Ale nie, fajnie, jak zjeść, jak masą pierwsze będzie. Ale jeszcze się zmieści. Jesteś już młodszy? No jeszcze. Kurwa, powiem ci, że mamy też w Gliwicach jednego chłopaka, który tam się deklaruje. To taki typowy genetyk, ale krasnal z budowy. Nogi to kurwa jak Jasiu. Krępy, taki do trójboju, nie? Nic nie robi, diety nie trzyma, ćwiczy tak 3 razy w tygodniu, wygląda dość dobrze. Zobaczymy co to będzie, nie? To chyba też, nie? Fajnie będzie. Tak, był? On się cofa? Będzie, no. Pączuś, smakuje? Ładowanie clean foodem. Uwaga, bo nie rozpię. Nie. Chyba nie? Ale robot, powiem ci coś. No, chodź właśnie. Powiem ci coś.
ale nie zrobiłem wszystkiego jak powinienem. Zjadłem biszkopty z marmoladą też. Ty widziałem je na stole. A teraz ten wafelki dopiero. Ale jeszcze na wieczór pizzunia. Nie mogę się doczekać tego. No właśnie, byś wyjaśnił z tą pizzą. A w Gdańsku wieczór to już. O, czyli już. Nie, bo pewnie ludzie pomyślą, że jedz co chcesz, ale kozak, nie? I pizza. A tak naprawdę zawodnicy też jedzą pizzę na wieczór przed zawodami. Ile tej pizzy zjesz właśnie? 1500-2000 kalorii, czyli jedna średnia. O! No. No, tam trochę sodu jest naładowane. Najem się tą pizzą. Z tego sera tak samo sodu. W ciągu dnia nie jem wcale tak dużo. 400 węgli. To jest 1500-1800 kalorii wyjdzie, a dopiero na noc pójdzie 2000. Więc z umiarem. Nie jem jak owca 10 tysięcy przed, jak cukier, nie dobijam batonikami. Niestety endogenetyka nie pozwala. Dzięki za wywiad. No właśnie to nagrywam. Mi się skojarzyło z tobą. Super. Bo jakieś rudery stare. Gdańsk. Nie wiem gdzie idziemy, ale idziemy. I'm flying here to be, you know, pretending, so try to understand. So here is like the summit area, and those are like magazines with wheat, you know? Like yeah, wow. Wow, tak. Oliwia wczoraj mu zgiryła? Co? Łezkę wokół. Tak. Jak ze szczęścia płaczę. Wafle? Ale z dżemem to dobre, bo tak to nie za bardzo, co nie? Ale jeszcze szukałem. Ale że masz coś w ryju. Szukałem karmelowego sosu i nie było, bo ja wolałbym z karmelowym. Płaczę ze szczęścia. Ale cieszy mordę, jak masz coś w mordzie, co nie? A teraz to się cieszę, że będzie pizza w mordzie. Statki, nie statki. Same prestiżowe miejsca. Coś jeszcze dodasz, co tam było przy tym? Łzy mi same lecą. Dodam później dużo rzeczy. Spoko. Co mogę dodać? Jak tam na weryfikacji było? Coś tam gadałeś z kimś? Coś tam? Tak, tylko nikogo ze swojej kategorii nie dorwałem. Tylko tak plus 175 ludzi. To jednego kolegę bardzo serdecznie pozdrawiam. Zapomniałem imienia, ale też przyjechał tutaj z żoną pozwiedzać Gdańsk i sobie wystartować na debiutach. Więc też bardzo fajne podejście na luzie. Z kulturystyki powiedział mi zawodnik, że dobrze brzuch mi wygląda, więc się cieszę, bo jeszcze troszkę wody zejdzie dziś. Zajebiście. Także no, miło było na tym backstage'u. Jeszcze czekam na jutro, bo jutro fajnie też w bronzerze wszystkich zobaczyć i będzie, nie? Tak. No. Ten zapach będzie się tam unosił, jak zaczną malować. Kogoś przypadnie, jakiegoś youtubera. No nie, kogo widzę. Boże, musiała. Szymka. Nasze łzy mi lecą, jak im te wafle. Boże, no. Jaki mały! No dobra, zobaczysz po pizzy. Jezu, jaki kochany, Boże! Nie, nikt nie startuje. Co, jutro jesteście na debiutach? Dzisiaj jesteś. A czy jutro jesteście? No nie, jutro nie jesteśmy. Dlaczego? A co? Bo czy ty kiedy startujesz? Jutro. Wszyscy jutro. Jutro? Przecież. Ja się dowiedziałam dopiero wczoraj, że są nowe zawody. Akcje? Jest! Czytać. Bo ja mityczny Bóg. Bóg. Bóg stoickiego spokoju, bo kontroluje liczbę.
znajomy Hefajstosa. Hefajstosa. Uciekł, nie? Ale wysoki. Co? Co? Donujcie. Kapelusz stawiaj. Owca, bo ja gram. To nie działa. Imagine. I czekajcie, jeszcze przydałby ci się taki minut. Sprzęt dzisiaj. Czemu? To wyraża twój nastrój, ta muzyka. A, nostalgia. Wiesz, umieram. Przed tą pizzą. Ale już się robi nudno, nie nagrywasz. Chyba. Sam uważam, że to 17 kilo. Sołdek. Dobry jest, nie? Jesteśmy w pokoju. To jest ostrość. Ja jem bułkę z dżemem. Zobacz, wyjazdy, nie wyjazdy, trzeba liczyć. Kalorie muszą się zgadzać wszędzie, w każdych warunkach. I co, tak ciężko kupić sobie parę serków wiejskich? Mieszam wiejski z greckim smakowym. I żadne burgery, restauracje, chuje nie są potrzebne. Pokaż, co ty wbijasz teraz. Ja tu mam jeszcze dwa wafelki, ale ja to już skończyłem te węgle. Ja tu te bułeczki i czekam jeszcze parę godzinek i będę jadł pizzę. Dobra, to tak, no, żeby zaktualizować Michę. Pozdro. Ile tam? 100 metrów? Nie, nie. Manualny testuję. Przed bankomatem widzisz? To chciałbym tutaj pójść. Ale już to nie będziemy. Na tym kroku zobaczymy jutro. No. Gdzie byś chciał pączyć teraz? Ja tylko pizzę, już nastawienie na pizzę to pizza, ale dobra. Jutro będzie wszystko. No to dogramy, jak pizzę wpierdzielasz przed zawodami jeszcze. No na pewno trzeba. Ale serio, tak samo mam ochotę na przykład na tą wege restaurację, co na pizzerię. Bo nie, bo ona pyszna jest ta wege. To? Bo bardzo dobre jedzenie jest wegetariańskie. Nie jadłem, to nie wiem. Pizza też będzie fajnym doznaniem. Bo wiesz, ja to miałem albo wysoko tłuszcze, albo wysoko węgle, no to pizzy niestety. No, a takie rzeczy właśnie jak burgery, pizzy, no to burgera raz jadłem przez ostatnie 2 miesiące, nie? Jak pojechałem do Koryny. Ale już na przykład lody to sobie jadę na chwilę. Lody to tak. Takie rzeczy, nakierniki, belki. To jadła taki. Ten jak zarósł. No to nie jest do góry nogami? Nie. Ale ja ten włos. Podobało mi się. O, teraz to chłodno mi dalej. Gdzie te zajebiste lody były? Za nami chyba. No, minęliśmy lody. I ale zamknięta budka była. Pamiętasz, jak tego vloga, że ja nie powinienem jeść, bo formy nie ma. No to jutro, kurwa, będę na formie ja to. Wreszcie. Ty przypniesz brzuch. No. Mam jakieś pustki o tej porze. Porze roku. Co
szukaliśmy pizzy, ale... Robur, chodź! Chodź, Robur! Paula, Robur! Ja? No? Przytul ją! Po co? Co ty gadasz, mała? I co mi to da? Jeszcze nagrywa to. Już? Co ona wymyśliła? Ona mi każą, żebyś ty przytulił. A, no spoko. Przytulił Paulę. Dobra, dziewczyny, dla ciebie. No. Co ty myślisz? Kurde. Telefon potrzebujemy, bo mój ojciec jest zimany. Aha, no. I tu jest, witaj w HTC. Mogę zrobić. No to zróbmy sobie zdjęcie ekipą i wrzucimy sobie. Ale wszyscy możemy zrobić po prostu 15 osób. No tak. No tak. Cześć. Sosaker wybierasz? Teksas jak zwykle, kurwa. Człowiek barbecue. Jak pączkowi się mordka cieszy już? Już nawet zapomniał, że przyszliśmy z nim. Jest tylko on i menu. Zobacz, no rzeczywiście. Nie, mówił, że średnią pizzę zje. Zaraz zobaczymy. No, trochę mu współczuję, nie? Że tylko średnią. Nie, spoko. No, to kurczę, co za... Ten fokus nie łapie. Nie wiem. No ale okej, to jest pizza przedzawodowa. Macie tutaj pełny obraz. W pełnej okazała się ten kawałek. Kurczę, tylko bez fokusu jest. No a tutaj taka pizza z kolą. Namowca. Tam saker. Okej. Wiesz, sztuczny uśmiech, że niby się cieszę, że to jem. Tak naprawdę to czytowałem co tydzień. Ostatni kawałek. A ile kawałków zjadłeś? No to co to widzisz? Jedna, druga, trzecia. To będzie 8, 24. Prawie się wkręciłem. Dobra, tylko... Nie no, serio, pizzę, ile? Całą pizzę minus 2,5. Dużo. Czyli... Że mi też byłoby szkoda. Trochę dużo. Zobaczymy, czy jakieś żyłki wyjdą. Trochę dużo, ale nie czuję na żołądku, że wiesz, że wydało, czy dużo zjadłem, tak nie? No. Więc jest git. O to chodziło. No to za godzinę już poczujesz tą pompę, no, bez kitu. No, że jest na grubo, to nawet nie pytam, mówię, że słabo. Ja nie wiem, co ty masz tam, gdzie gruba jest słabsza? No bo gruba jest lepsza. To chodzi o twarz. Ale co powiedziałem, jeżeli bierzesz cienkie ciasto, to pewnie czujesz to. Może się przełamać po prostu, ale musi zacząć od takiego nie serialu, tylko seriale. Rozumiesz? No na przykład, ja chyba zaczynałem, tak? Musi się zdecydować, żeby zacząć. Chyba tak. Nie dasz raz? Kurde, to szkoda. No, fajne postacie, jak to, że znaczy, główne, ale to takie właśnie...